Mamy dane wykresy dwóch funkcji. Po lewej mamy wykres funkcji g, a po prawej wykres funkcji h. Na podstawie znajomości wykresów tych funkcji, naszym zadaniem jest obliczyć granicę przy x dążącym do jedynki ze złożenia tych funkcji g od H od X. Wciśnij pauzę i spróbuj samodzielnie się zastanowić, jak tę granicę obliczyć. No jeżeli mamy takie złożenie, to to, co zawsze warto zrobić, to zastanowić się, do czego dąży ta funkcja tutaj wewnętrzna, czyli do czego dąży funkcja h od x, jak x dąży do jedynki, no to możemy odczytać to z wykresu funkcji. No i widzimy, że jak x dąży do jedynki zarówno z lewej, jak i z prawej strony, to wartości funkcji h dążą do dwójki, czyli ta granica jest równa 2. I co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Teraz moglibyśmy pomyśleć, że należy tutaj za h od x wstawić 2 i obliczyć g od dwójki, czyli wartość funkcji g w dwójce. Wartość funkcji g w dwójce to jest 0, ale to jest błędne myślenie, bo nie pytają nas o wartość funkcji g w dwójce, tylko o granicę funkcji g. No, jeżeli popatrzymy na granicę funkcji g w dwójce, no to widzimy, że ta granica nie istnieje, dlatego że z prawej strony, jak tutaj dążymy z prawej strony, to z argumentem, to wartości funkcji g dążą do zera, a z lewej strony wartości funkcji g dążą do minus dwójki, czyli granica w tym punkcie nie istnieje. No to teraz znowu możemy zacząć podejrzewać, że może ta granica, którą mamy tutaj obliczyć, może ona nie istnieje. I to też nie jest takie oczywiste, i to w szczególności nie jest poprawna odpowiedź, o czym się za chwilę przekonamy. To, co trzeba tutaj zrobić, to trzeba zastanowić się, jaka jest granica lewostronna i prawostronna tego złożenia. Rozpatrzeć ją oddzielnie. Więc obliczmy najpierw granicę lewostronną, g od h od x, a potem obliczymy prawostronną. No to zobaczmy do czego dążą wartości funkcji h od x, jak x dąży do jedynki z lewej strony. Czyli podchodzimy do jedynki z lewej strony, no to wartości dążą do dwójki, ale dążą do dwójki tutaj od dołu, czyli od strony wartości mniejszych od dwójki. To oznacza, że funkcję g obliczamy na wartościach, na argumentach, które są mniejsze od dwójki i do tej dwójki dążą od strony mniejszych wartości, czyli z lewej strony. Czyli podchodzimy tutaj do dwójki z lewej strony, no i patrzymy, do czego dąży funkcja g, jak podchodzimy do dwójki z lewej strony. No i oczywiście dąży do minus dwóch, czyli tą granicą jest minus dwa. No, a teraz możemy obliczyć tę drugą granicę, mianowicie granicę przy x dążącym do jedynki z prawej strony. Znowu z tego złożenia, g od h od x. No to znowu popatrzmy, do czego dąży funkcja h od x, jak x dąży do jedynki. No to wiemy, dąży, jak dążymy do jedynki z prawej strony, to wartości funkcji h dążą do, do dwójki również. Ale Znowu dążą do dwójki od strony wartości mniejszych niż 2. Dążymy do dwójki od dołu, czyli wartości funkcji h dążą do dwójki, ale znowu od dołu. Czyli jak będziemy chcieli obliczać wartości funkcji g na wyniku działania funkcji h, no to znowu obliczamy wartości funkcji g na wartościach, które są mniejsze od dwójki. Czyli znowu tutaj podchodzimy. Na tym wykresie do dwójki od lewej strony. Czyli znowu wartości funkcji g od h od x dążą do minus 2. Czyli widzimy, że ta granica istnieje, ta, którą mieliśmy tutaj obliczyć, jest równa minus 2, dlatego że zarówno granica lewostronna, jak i prawostronna jest równa minus 2. I to jest związane właśnie z tym, że wartości funkcji h w otoczeniu jedynki są. Cały czas mniejsze od dwóch. Jak obliczamy granicę funkcji h w jedynce, to zarówno z lewej strony, jak i z prawej strony wartości funkcji h dążą do dwójki od dołu. I dlatego przy obliczaniu wartości tego złożenia g od H od X, tutaj zawsze argument funkcji g jest mniejszy od dwóch, czyli tak naprawdę obliczamy tutaj granicę lewostronną funkcji g przy jej argumencie dążącym do dwójki. Właśnie z lewej strony.